Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Kolejny krąg biblijny. Witają się z Państwem ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu, witam serdecznie. Nasza opowieść jest cały czas w Księdze Rodzaju. Kontynuujemy tę opowieść. Będziemy dalej kontynuowali historię Noego. Nie tylko historię potopu, bo dzisiaj o tym potopie tylko tak, troszeczkę już... czas wreszcie, żeby ta ziemia obeschła jednak trochę. Czas, żeby było sucho, dokładnie. Ale jednak przy potopie na chwilę się jednak jeszcze zatrzymamy, bo ja chciałem zapytać ostatnio o kruka. Ksiądz chciał powiedzieć o gołębiu, więc powiedzmy w takim razie teraz o tym ptactwie związanym z potopem. Tak, no nie wiem, czy ma ono takie, powiedzmy, bardzo symboliczne znaczenie. Troszkę szukałem kruka po Biblii. Jest rozdzielą to dosyć... nas kruki, wrony. To nie Biblia, ale... Nie, natomiast dosyć negatywne podejście. W Biblii mamy dosyć ambiwalentne co do kruka, ponieważ kruk jest zwierzęciem nieczystym. 11 rozdział, o ile się nie mylę, Księgi Kapłańskiej wyraźnie wspomina, że kruka jeść nie będziecie, a więc krukiem będziecie się brzydzić. Natomiast mamy parę pozytywnych wzmianek o krukach, to znaczy wpierw fakt, że dobry Bóg żywi je. To chyba w psalmach, już nie powiem teraz w którym, ale w jednym jest, że Bóg również pisklętom kruka, które wołają o jedzenie, to jedzenie zapewnia. Poza tym mamy kruki w bardzo dobrej roli tych, które żywiły proroka Eliasza. Pamiętamy, kiedy ziemia wyschnęła, był głód potężny. Eliasz był nad potokiem Kerit i tam mógł pić wodę, natomiast krukom Pan nakazał, aby go żywiły. I kruki zdecydowanie przynosiły mu to pożywienie. Dlatego tak powiemy, że kruk nie jest całkowicie uznany za jakiegoś ptaka przeklętego, ale mimo wszystko nie należy do tych wybrańców bożych, które no spełniałyby taką arcypozytywną rolę. Powiedzmy tak jak właśnie gołąbek. Natomiast tutaj no, kruk jest wypuszczony jako ten, który prawdopodobnie mając dobre oko, jak każdy ptak i potrafiąc sobie radzić, będzie dla Noego znakiem odszukania jakiejkolwiek nadziei, że ziemia gdzieś tam już powoli zaczęła się odsłaniać z tych wód, no ale kruk nie znalazł miejsca, czyli wracając dawał od razu ten sygnał Noemu, że jednak wody jeszcze na ziemi trwają. Potem no, mamy ową gołębicę, do której lubię się tutaj odnosić. No właśnie, odnosić. Drugi ptak, który został wypuszczony przez Noego. Tak, no tak ładnie się to okazuje zawsze w tradycji, że kruk jest czarny, no siłą rzeczy. Gołębica jest biała, no więc mamy zupełną różnicę, może nie tylko w kolorystyce, w rodzaju ptaka. Gołąbek jest symbolem pewnej niewinności, bo to jest zwierzątko i malutkie, znaczy ptak maleńki, niegroźny dla człowieka, podczas gdy kruk, powiedzmy, no może trochę szkody narobić. Jeżeli chodzi o gołębia, to właśnie to mnie tak właśnie zastanowiło, bo ja już mam swoje lata. Jestem jeszcze i urodzony, i wychowany w dużej części w tej tak zwanej epoce jedynie słusznej doktryny, czyli komunistycznej, gdzie pamiętam zawsze na 1 maja, na te wszystkie defilady, pochody pierwszomajowe, to był ten używany symbol gołąbka, który ma w dzióbku roślinkę. To się wtedy mówiło, jakąś roślinkę. Teraz od razu widzę po tym tekście już po latach, że po prostu komuniści ukradli ten symbol tutaj z Biblii, przywłaszczyli go sobie i tego gołąbka uznali sami za ptaka niosącego pokój, bo ma on właśnie oliwną gałązkę. To wszystko jest obraz biblijny wyraźnie. Ta oliwna gałązka, która znaczy niezwykle wiele w kontekście tego opowiadania, że mamy do czynienia z faktem, po pierwsze, że wody opadły, a więc przyroda natychmiast ruszyła na powrót, co oznacza, że Bóg zawsze mimo wszystko kocha życie i nawet wtedy, kiedy musi posłużyć się śmiercią przyniesioną przez potop, ostateczną jego wolą i decyzją jest, aby to życie zawsze na nowo rozkwitało. Także w przyrodzie, więc mamy tutaj do czynienia z tą gałązką oliwki, która świadczy o tym, że Bóg niejako zawarł pokój z całym światem, bo wody opadły i przyroda mogła przystąpić natychmiast do odbudowy siebie. No i potem to drugie wypuszczenie, kiedy ta gołębica już nie wróciła, to znaczy znalazła miejsce gdzieś, co oznacza, że tym naturalnym miejscem przebywania wszelkich zwierząt i człowieka będzie jednak ziemia, którą Bóg stworzył. Arka stanowi jedynie taki czasowy
punkt zaczepienia, żeby człowiek po prostu nie zginął, natomiast no nie może żyć ciągle w arce. I właśnie ten ptak wpierw, który już nie przylatuje, zwiastuje, że to naturalne środowisko życia człowieka zaczęło dalej funkcjonować. A więc to już był dla niego znak, by otworzyć wreszcie arkę, wylądować tam, gdzie potrzeba, czyli na zboczu góry Ararat, no i tam wypuścić wszystkie zwierzęta. Tak, no bo jak czytamy, w 601 roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. Czyli mamy już koniec potopu, koniec tej historii. No na szczęście. Właściwie historii cały czas nie koniec, bo ona się dalej będzie działa. To w takim razie pewnie teraz... Tempa, powiem. Natomiast ten koniec potopu świadczy również o końcu gniewu Bożego. Kara dobiegła końca, proszę zauważyć. Co jest też bardzo wartościowe, że Bóg nigdy nie karze z zemsty, nigdy nie karze gniewem zapamiętałym, tylko w momencie, kiedy kara Boża dojdzie do pełni, Bóg natychmiast ją stopuje. Bo Bóg nie ma żadnego lubowania się, tak bym powiedział, nie lubuje się absolutnie w karaniu kogokolwiek, jakiejkolwiek istoty, w tym zwłaszcza człowieka. Owszem, musi ją stosować, kiedy widzi, że człowiek nie ma ochoty się poprawiać. To już stwierdziliśmy w rozdziale 6, gdzie ta ludzkość w pełni zasłużyła na karę. Natomiast kiedy kara doszła już do swojej pełni, Bóg natychmiast ją kończy i stwarza znowuż człowiekowi cudowne, nowe warunki bytowania. I proszę Państwa, teraz przechodzimy do tego, co będzie dzisiaj najważniejszym tematem naszej audycji, czyli przymierze Boga z Noem. Rozmawialiśmy tak przed audycją, pewnie najpierw zaczniemy od tego, żeby cały fragment przeczytać, prawda, żeby on wybrzmiał i potem będziemy zastanawiali się, jakie są te elementy przymierza, o co w tym przymierzu chodzi. Wie Pan co, nie wiem, czy to jest dosyć długi ten kawałek. Może mimo wszystko zasugerowałbym pewnymi partiami. To ja od jakiej partii zaczynamy? Może wpierw wysadźmy tego Noego, czyli od wersetu 18, natomiast do mniej więcej 22. Bo czyli kończymy rozdział 8 po prostu. Tak. Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta, różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko co się porusza na ziemi. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą wonię, rzekł do siebie: nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. I znowu to, co mi się rzuca od razu w oczy, to co mówił ksiądz już ostatnio o tych tradycjach różnych, które tutaj budują tę księgę. Mam tutaj nieodparte wrażenie, że znów mamy do czynienia z tradycją kapłańską. Kapłańską, tak, ewidentnie, bo jest to tradycja, która się złożyła najbardziej na akurat tę część opisu. Ale my może bardziej zwróćmy uwagę na samą teologię, na tę właśnie wymowę teologiczną tego tekstu. Noe wychodzi wraz ze zwierzętami, to znaczy, że Noe uważa, a w nim właściwie autor wydaje nam tę decyzję i sam Bóg, że w końcu żyć w arce całe życie nie można. Idziemy tam, dokąd Bóg nas posłał, czyli do naszego naturalnego środowiska. Noe też to stwierdza, bo przecież Bóg stworzył człowieka na ziemi, a nie w arce, a więc to ziemia staje się z powrotem tym siedliskiem naturalnym życia i człowieka, i zwierząt. One oczywiście się rozpełzły po całej ziemi, czyli mamy w tym ten piękny symbol tej proliferacji życia. Znowuż autor idzie dokładnie w tym kierunku, znowuż wracając jakby takim echem do tego pierwszego momentu stworzenia zwierząt, które stały się towarzyszami człowieka. Tutaj też autor stwierdza, że dzięki temu, iż człowiek je uratował, one będą dalej na szczęście człowiekowi towarzyszyły i będą stanowiły niezwykle istotną część świata ludzkiego, zwierzęta. Natomiast od wersetu 20 mamy do czynienia z czymś niesamowitym. To już jest ten etap przymierza, tak? Tak. Wchodzimy tutaj w przymierze, aczkolwiek autor jeszcze go nie sugeruje, bo słowo samo nie pada. Natomiast ono nowe... pada tylko w takim tytule, który jest w Piśmie Świętym dla nas tutaj. Tak, bo dlaczego akurat? Ponieważ złożenie ofiary ze zwierząt stanowi istotną część przymierza. Natomiast w samym tekście Noe jeszcze nie ma pojęcia o tym, ale proszę zauważyć, że chociaż Bóg mu jeszcze nie wspomina o żadnym przymierzu, Noe ma już pewien zmysł. To jest zarówno, myślę, że w
pierwszym momencie tę ofiarę Noego musimy pojąć jako ofiarę dziękczynną za przeżycie jego i tychże zwierząt, za przeżycie potopu i za fakt, że Bóg postanowił tę karę zakończyć. I czy to takie mówił... podziękowanie Bożemu miłosierdziu. To teraz jeszcze chcę sprawdzić, czy dobrze pamiętam i dobrze rozumuję, bo ostatnio mówił ksiądz o tej tradycji kapłańskiej, że te zwierzęta czyste i nieczyste, także po to, żeby można było złożyć ofiary i rozumiem, że to jest teraz etap dalszy, czyli ta ofiara zostaje złożona właśnie dlatego, że mamy te zwierzęta. Konsekwencja, oczywiście. Oczywiste. Autor kapłański zadbał o to, że kiedy Noe wchodził do arki, to zabrał te zwierzęta czyste już z tym, można wnosić, już z tym zamiarem ostatecznego złożenia tejże ofiary, właśnie dlatego, że Noe już wiedział od samego początku, że ten potop się zakończy. Ale wie pan co? Teraz mi coś przyszło do głowy. Czy rzeczywiście Noe nie wiedział o przymierzu? Teraz mi się przypomniało, że jeden werset przecież właśnie było powiedziane, że będzie... Że Bóg zawrze... O, jest, faktycznie, rozdział 6, proszę zobaczyć. Tak, Noe wiedział o przymierzu. Chyba 18. Jest napisane, z tobą zawrę przymierze. Teraz trafiłem na ten tekst. Bardzo dobrze, że mi się przypomniało. Chyba Pan Jezus stoi za plecami i mi podpowiada, mówi, ty uważaj, co mówisz. A więc już uważam, co mówię. Noe więc złożył te zwierzęta nie tylko w ofierze dziękczynnej, ale zdecydowanie w tej intencji przygotowania gruntu pod przymierze. Dlaczego mówimy o przymierzu? Proszę Państwa, ofiara złożona ze zwierząt stanowi integralną część przymierza w tych wszystkich najważniejszych czterech przymierzach, jakie będziemy mieli, a więc przymierze noachickie z Noem, przymierze abrahamowe, czyli z Abrahamem złożone, potem przymierze mojżeszowe i na końcu przymierze Pana Jezusa. Złożone zawsze mamy do czynienia z ofiarą. Nie ma przymierza bez złożonej ofiary. Oczywiste, te trzy ze Starego Testamentu fundamentalnie się różnią. Różnią się faktem, że tu mamy ofiarę ze zwierząt. Ofiara Jezusa jest czymś zupełnie innym. Tam mamy baranka takiego ludzkiego tak naprawdę. Tak, tym niemniej ofiara jest. I zanim przymierze zostanie zawarte, musi być przelana krew ofiary. I Jezus doskonale wpisuje się w to przymierze, czyli w, powiedzmy w tę strukturę przymierza, która jest ukazana w Piśmie Świętym. My ją dzisiaj pokażemy w całości, bo w całości rzeczywiście to przymierze dzisiaj pokaże się jako pierwsze. Zarówno jego zakres, jak i jego struktura, ale o tym powiemy za sekundę, kiedy Bóg zdefiniuje granice tego przymierza. A więc Noe wpierw mamy tak, zbudował ołtarz, wziąwszy z tych wszystkich zwierząt czystych, czyli widzimy, on ma już ten zmysł prawa mojżeszowego, bo wziął z tych zwierząt, które Bóg przyjmuje, oczywiste, z ptaków czystych, złożył w całopalnej ofierze, czyli po prostu je zabił. Przelał więc ich krew, te zwierzęta straciły życie, a więc następuje ten pierwszy moment, który jest gruntem zawarcia przymierza, którym jest złożenie ofiary. Tu może warto jeszcze zauważyć, że to człowiek składa ofiarę Bogu z tego, co niby należy do niego. Owszem, powiemy, że wszystkie zwierzęta, cały świat zwierząt należy do Pana. Boga. Tak, ale człowiek się nimi opiekuje, bo Bóg dał je człowiekowi. Proszę sobie przypomnieć rozdział 2. Człowiek nazywając zwierzęta, stając się niejako królem tego świata, bierze je w swoją opiekę, w swoje posiadanie. I z tego nadania Bożego to człowiek może nie tyle jest właścicielem zwierząt, tu jeszcze tego nie będzie. Dzierżawcą. Powiedzmy takim właśnie ekonomem, można by tak to uznać. Z kolei już w tym w przymierzu z Abrahamem i z Mojżeszem będzie to o wiele bardziej widoczne, bo on tam ma zabić coś ze swojego już i wtedy każde przymierze zostaje zawarte w Starym Testamencie późniejsze z tego, co należy ściśle do człowieka. Czyli każdy ma składać ofiarę Panu Bogu z tego, co jest jego. Tutaj Noe jest właśnie przedstawicielem ludzkości, składa z tej ofiary Panu Bogu i mamy ten bardzo ładny werset 21. Ja go tak bardzo, bardzo lubię, ponieważ we wszystkich kręgach, które już prowadziłem, to właśnie wspomniałem, proszę Państwa, w tym wersecie 21, gdy Pan poczuł miłą woń, co tutaj mamy? Ewidentnie biblijne fundamenty grillowania. A więc kiedy tak na wiosnę, proszę Państwa, ruszycie z grillami, tak, to tylko patrzcie, czy ten dym z Waszego mięska unosi się do góry, bo jest wyraźnie powiedziane,
właśnie, gdy Pan poczuje miłą woń, to zdecydowanie będzie nam błogosławił. Oczywiste, pamiętajcie, że nie będzie błogosławił, jeżeli to będzie karkówka, li tylko, ja nie wiem, ale w ogóle, jeżeli to będzie mięso świńskie, bo tego jednak Pan nie uznaje. Wieprzowiny to powinno być mięso albo cielęce, albo baranie, według starego przepisu, takie coś. Ale to tak tytułem żartu. Natomiast, proszę Państwa, jest to ładne tutaj stwierdzenie, gdy Pan poczuł miłą woń, bo coś w tym jest. Człowiek składający ofiarę, w tym dymie jest wartość tego, co człowiek ofiarowuje Bogu i z definicji się to Bogu podoba. A więc skoro Bóg niejako zostaje urzeczony dobrocią człowieka, tak bym to powiedział, choć może to może dziwnie brzmi, ale jest to, bo mamy do czynienia z Noem. Noe jest człowiekiem prawym. Pan Bóg tegoż Noego bardzo honoruje. Teraz, kiedy dobry człowiek składa dobrą ofiarę, to ona jest rzeczywiście z definicji miła Panu Bogu. I na tej podstawie, że Bóg zostaje uszanowany przez swoje stworzenie, proszę zauważyć, gdyby nie było Noego, już by ofiar nie było. Bóg nie miałby z kolei kolejnego szacunku, jakie stworzenie winno oddać swojemu Stwórcy. To dlatego ta ofiara jest tak niesamowicie i pożyteczna, i pozytywnie przyjęta przez Pana Boga, że skutek jest jaki? Bóg zobowiązuje się, i to jest drugi bardzo ważny element przymierza, to mamy obie strony, to znaczy człowieka i Boga, bo w tych czterech przymierzach wszystkich mamy dwie strony, ludzko-boską, to są strony nierówne, to od razu widać, ale tu Bóg się zobowiązuje już do pierwszej bardzo ważnej sprawy. Obietnica bardzo konkretna. Tak. Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości, przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. To jest właśnie to, o czym już wcześniej ksiądz napominał ostatnio, że już nie będzie zagłady całej ludzkości. Całej, tak, totalnej zagłady ziemi. Tu mamy stwierdzenie tylko, że bez względu na to, jak ludzie będą żyli. Autor biblijny stwierdza w imieniu Pana Boga, że właściwie żadna kara nie jest w stanie odmienić usposobienia ludzkiego. Człowiek może być ukarany i przez pewien czas może ze strachu się wycofa, ale zło wraca. Mamy tutaj jednak to podzwonne tej bardzo szerokiej, niestety powiem smutnej teologii grzechu pierworodnego. Natura ludzka została już skażona raz na zawsze i człowiek się zła nie pozbędzie. A więc obojętnie jakby się starał, a więc czy się stara, czy się nie stara, tak jak mieliśmy u Kaina na przykład, będzie człowiek znaczony złem. I obojętnie kogo Bóg, czy ile razy by Bóg chciał wygubić ten świat, jeżeli jakikolwiek człowiek miałby przeżyć, to będzie znaczony grzechem. Bóg po prostu, żeby nie było już grzechu, musiałby stworzyć ludzkość od samego początku, tak jak to było przy pierwszym stworzeniu. I co? I znowuż moglibyśmy mieć to samo, że szatan powtórzy tę samą próbę. Nie wiemy, czy by wtedy człowiek wytrwał, czy by nie wytrwał. Ale gdyby ludzkość była tworzona od początku, nie miałaby pamięci tego, co było przedtem. Więc prawdopodobnie, niestety, ten dramat grzechu mógłby się powtarzać. Dlatego Bóg mówi, lepiej jest, że będzie już ta ludzkość, która jest, mimo że jest znaczona grzechem pierworodnym, ale to jest ta pierwsza ludzkość, którą stworzyłem i z którą chcę zawrzeć przymierze. Proszę zauważyć, że to jest jeszcze śliczne właśnie. Bóg ma świadomość, bo autor o tym pisze, że ludzie są źli, że to usposobienie człowieka jest nachylone ku złu, ale mimo wszystko chce zawrzeć przymierze, czyli związać się z człowiekiem na fundamencie czego, proszę zauważyć, nie tylko swojej dobroci czy miłosierdzia, ale na fundamencie wręcz prawnym. Bóg się zobowiązuje. To jest obietnica, której Bóg chce dotrzymać. Tak, i to, proszę zauważyć, ja na to bardzo zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia tego, że my się odwołujemy do miłosierdzia czy do łaskawości Boga. Bóg w tej chwili, związując się przymierzem, co czyni? Stwierdza, że będzie błogosławił ludziom, nie nawet dlatego mówię, że on jest dobry czy miłosierny, albo tym bardziej, że ludzie zasługują, bo ludzie na to nie zasługują i nigdy nie zasłużą, ale Bóg będzie błogosławił ze względu na siebie samego. A więc gdyby nie błogosławił, to byłby niewierny sobie samemu. A więc będzie działał ze względu na siebie, a nie tylko ze względu na samego człowieka, prawda? Czyli mamy do czynienia tutaj z takim, bym powiedział, najmocniejszym związaniem się Boga, związaniem nieodwołalnym, ponieważ Bóg nigdy nie wycofuje swojego słowa. Nie ma tego. I w Biblii nie wyczytamy żadnego tekstu, który by mówił, że Bóg odwołuje to, co raz powiedział.
Będziemy mieli teksty paradoksalnie bliskie temu, będziemy akurat przy, jeżeli tam powiedzmy dojdziemy w naszych rozważaniach do Mojżesza, do zwłaszcza tragicznego rozdziału 32, gdzie zrobili sobie złotego cielca, więc grzeszyli potwornym grzechem, to Bóg wycofa się, ale tylko z planu, a nie z decyzji. Tam jeszcze decyzja nie zapadła. Właśnie to na to słuchacze, powiedzmy, tych kręgów moich zwracają uwagę biblijnych, że Pan Bóg się tam wycofał. Ja mówię, tak, zauważcie, że jednak decyzji nie podjął. To jest to. Jeżeli Bóg podejmuje decyzję, to już raz na zawsze. Z tych decyzji się już nie cofa. Tu podjął decyzję, bo jest wyraźnie powiedziane, już nie będę więcej złorzeczył. To jest decyzja. On nie ma zamiaru, on już to postanowił. I dlatego my dzisiaj, proszę zauważyć, do dzisiaj jesteśmy beneficjentami tego. Już nie ma potopu, który zaleje cały świat. I od momentu, kiedy Bóg wyrzekł te słowa, to już nie mamy tego. Owszem, mamy lokalne kataklizmy, lokalne katastrofy. Nie będzie już czegoś, co zagrażałoby życiu całej ludzkości. Właśnie dlatego, że Bóg powiedział. Tak tylko jeszcze podsumuję, właśnie bez względu na to, jaki człowiek by nie był, jakie złe usposobienie by nie było, Bóg jednak postanawia się z tym człowiekiem związać i to na fundamencie własnej prawdomówności, a więc Bóg siebie zobowiązuje w tej chwili do wierności człowiekowi. To jest śliczne wręcz, bo nie ma nikogo, kto by tak zaangażował się w życie człowieka, jak właśnie on. Siebie, czyli stawiając na szali swój własny honor, tak bym to powiedział, nie? Gdyby teraz Bóg w czymkolwiek nawalił, to po prostu byłby Bogiem niegodnym zaufania, a do tego Bóg w życiu nie dopuści. Więc moglibyśmy nawet powiedzieć to, co ja tak sobie lubię powtarzać, nie wiem, czy się kiedyś Pan Bóg na mnie nie zdenerwuje, ale nawet gdybyś nas przestał kochać, to czyń to ze względu na siebie, bo ty złożyłeś przysięgę. I to jest coś niesamowitego. Bóg będzie zawsze działał dla naszego dobra ze względu na siebie samego. A mamy małe potwierdzenie tego, to znaczy małe, wielkie potwierdzenie w księdze Ezechiela akurat, kiedy Bóg sprowadzi już swój lud z niewoli. To jest, już nie pomnę teraz, który rozdział, ale coś, co wpięty dosłownie wchodzi człowiekowi. Dolina pełna kości? Nie, troszeczkę chyba wcześniej, kiedy Bóg mówi, że albo nieco później. Ale myślę, że tam trafimy na ten rozdział, ale treść jest fenomenalna, że mówi, sprowadzę ciebie, a ty będziesz wstydzić się własnego postępowania. Zamkniesz oczy i nie będziesz nic już mówić, dlatego że byłaś łajdaczką wobec mnie. On Izrael uważa za swoją oblubienicę, ale wiarołomną, czyli za prostytutkę. Mówi, zamkniesz usta i słowa nie powiesz, kiedy ja będę cię sprowadzał z powrotem. Dlaczego? Bo mówi Bóg, uczynię to dla siebie, bo ja ci to przysięgnąłem. Nie? I dlatego więc jest to takie bardzo mocne stwierdzenie ze strony Pana Boga. Robię to nie dlatego, że zasłużyłaś, że jesteś godna. Robię to dlatego, że ja ci to powiedziałem. I myślę, że gdybyśmy tak mieli odrobinę ufności i takiej, bym powiedział, audacją, to jest tak trochę z łaciny, czyli takiej odwagi, ja nie powiem może bezczelności, ale takiego odrobinę dobrego tupetu, to byśmy mocniej prosili Pana Boga z większym zaufaniem, Boże, udziel mi tego i tego i tego, jeśli uważasz to za słuszne, nawet nie dlatego, że mnie kochasz, ale dlatego, że to jest Twoje słowo, Ty ze względu na siebie to czynisz. Wtedy myślę, że Pan Bóg, będąc trochę zapchnięty w kozi róg, będzie musiał to uczynić. Ale proszę Państwa, nie polecam tego jako element pierwszy, tylko ewentualnie element drugi czy trzeci. Jeżeli Pan Bóg będzie się spóźniał ze swoją pomocą, to tu można Pana Boga nieco nadusić. I ja jestem przekonany, że nie będzie się na nas gniewał z tego powodu. Właśnie dlatego, że On się zobowiązał. Krąg biblijny. Mamy ten piękny werset 22, że będą istniały zatem, jak długo trwać będzie ziemia. Proszę zobaczyć ten śliczny cykl życia. Siew, żniwo, mróz, upał, lato, zima, dzień i noc, czyli przeciwieństwa. Zupełnie. Życie składa się z przeciwieństw również przyrodniczych. Jedno po drugim następuje i proszę zauważyć, że owa następowalność wydarzeń przeciwnych właśnie świadczy o tym, że czas idzie naprzód i ten czas trwa. Więc póki trwają te przeciwieństwa, póty trwa życie. I teraz mamy od wersetu piękny pierwszego. Tak. To może w takim razie rzeczywiście werset
Rozdział 9, werset 1. Jaki fragment przeczytać? Pierwszy tylko? Czy na razie? Może tak zrobimy do wersetu 3, bo od 4 mamy bardzo ważny jeden element, na który chciałbym osobno zwrócić uwagę. Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone daje wam wszystko. No i tutaj trzeba przyznać, że mamy też takie trochę déjà vu, bo ten fragment oczywiście wprowadza trochę nowych treści, ale jest bardzo podobny do tego nakazu, który otrzymali ludzie od Boga w pierwszym rozdziale. Tak, więc mamy tego samego autora znowuż, bo zwraca uwagę na to, co jest na samym bądźcie początku. Bądźcie płodni, mnóżcie tak, się. To stwierdzenie, proszę zauważyć, odnosi do rozdziału pierwszego, a więc mamy wyraźnie co stwierdzenie nowego początku. Noe jest nowym Adamem i wartość tego, co otrzymuje w życiu, jest dokładnie tym samym, co otrzymał Adam na początku. Możliwość płodności, zaludniania ziemi. No brak może tutaj tego czystego elementu podporządkowania sobie z powrotem ziemi, ale to już jest zrozumiałe samo przez się. Autor już tego nie dodawał. Chodzi o płodność jako pierwszy element. Dlaczego? Dlatego, że według opowiadania mamy tylko 8 osób, prawda? A więc znowuż od tego początku rusza ludzkość dalej, dlatego mamy to Boże błogosławieństwo. Proszę zauważyć, że znowu się pojawia ten temat cudowny, temat błogosławieństwa Bożego, czyli Bóg, wiedząc o tym, że ludzkie usposobienie jest złe, jednak dalej błogosławi. To tu jest jednak pewna różnica, bo kiedy błogosławił Adama, kiedy błogosławił pierwszego człowieka, ten człowiek jeszcze nie zgrzeszył, a więc był godzien tego błogosławieństwa. Tutaj, proszę zauważyć, błogosławieństwo jest czystą łaską, już tym bardziej, że natura ludzka jest skażona. Odwrotnie mówiąc, możemy jednak powiedzieć, że to błogosławieństwo nie niweluje ludzkiego zła. To zło już człowiek będzie niestety nosił w sobie. Tym niemniej Bóg, błogosławiąc, chce tak wyraźnie nam zwrócić uwagę, że nie będzie głównym punktem odniesienia jego do nas, nie będzie zło, które człowiek nosi w sobie, tylko dobroć Boga. Błogosławieństwo jest wynikiem, czy może wyrazem Bożej dobroci wobec każdego człowieka. To błogosławieństwo, o którym już mówiliśmy w rozdziale pierwszym, że ono dotyczy wszelkich łask, których człowiek potrzebuje, a których sam sobie nie jest w stanie przysposobić. A więc Bóg znowuż daje człowiekowi to wszystko, co jest mu potrzebne do życia, aby dalej człowiek mógł tę swoją egzystencję kontynuować. Teraz proszę zobaczyć, wersety 2 i 3 są bardzo dla nas ważne. Tu jest pewien nowy element. Znaczy tam jest w ogóle jedna rzecz, którą, zanim pewnie ksiądz powie o swoim nowym elemencie, chcę tylko zauważyć jedną rzecz, że pojawia się znowu coś, czego nie było ostatnio, bo tym razem mamy znowu ryby, a ryb nie było przecież na arce, ryb arka nie dotyczyła. No bo one się świetnie czuły, ja się tych ryb czepiam, ale rzeczywiście jest niekonsekwencja z tymi rybami w tych wszystkich tekstach. To znaczy, ja powiem tak, nie, ja myślę, że autor wiedział, co pisze, ponieważ tam był potop, więc o rybach nie pisał nic, bo one się świetnie czuły w trakcie potopu. Natomiast w tej chwili znowuż człowiek, wychodząc na świat, staje się panem całego stworzenia, z woli Bożej. A więc zostaje mu poddane to wszystko, co te wszystkie nisze, powiem tak, ekologiczne życia przyrody, jakim jest ziemia, powietrze i woda. Także autor wraca do tego pierwotnego pomysłu ustanowienia człowieka królem całego świata. Natomiast są dwa elementy, na które chyba pan może zwrócił z powodu ryb, nie zwrócił zbytniej uwagi. Pierwsze to jest jednak nowy element strachu. Jest, no właśnie lęk, który lęku, tutaj się tak, pojawia. Tak, którego nie było przed grzechem. I dlatego zauważmy, że co tu jest jeszcze bardzo godne uwagi, że to Bóg stwierdza. A więc ów lęk zwierząt przed człowiekiem jest wynikiem woli Bożej. Mamy więc do czynienia z pewną nową jakością relacji świata zwierząt do człowieka. Kiedy pierwotnie tego strachu nie było, teraz się ten strach pojawia. Pytamy dlaczego? Myślę, że ten strach zwierząt ma człowiekowi uświadamiać, że jest istotą złą.
Znaczy nie złą dokumentnie, to jest istota dobra, Noe był dobry, ale ma tę inklinację ku złu. Mamy ten pierwiastek zła i potrafimy coś tam złego zrobić w życiu, prawda? Tak, tak. Strach zwierząt przed człowiekiem, de facto nie tyle zwierzętom, bo one nie mają rozumu, ale człowiekowi uświadamia, ty jesteś potencjalnie niebezpieczny dla nich. Bo one się już ciebie boją. I Bóg to niejako, może nie powiem nakazując, ale pozwalając na to, bo to jest przyzwolenie Boże tutaj, ustala tę nową jakość ze względu na tę upadłą naturę człowieka, czyli skłonność do zła, którą człowiek w sobie nosi. Bóg to po prostu uznaje jako pewien fakt. Ponieważ już tego zła w człowieku nie eliminuje, bo to jest dziedzictwo grzechu, no więc fakt, że człowiek jest skłonny ku złu, musi owocować tym, że zwierzęta się go będą bały. Ponieważ człowiek, będąc skłonny ku złu, jest w stanie dalej mimo wszystko wyrządzać niesprawiedliwość. Nie tylko wobec siebie samego, ale także wobec świata zwierząt. I dlatego naturalnym odruchem zwierząt będzie strach. To jest element pierwszy, bardzo ważny. A tak, tylko zapytam jeszcze o tego strachu. Czy to nie jest też trochę tak, że ten strach trochę wynika z tego, że owszem, zwierzęta są jakby poddane człowiekowi, człowiek jest panem zwierząt, ale człowiek jest także panem na tym poziomie łańcucha pokarmowego. Nie oszukujmy się, że jednak na szczycie tego łańcucha pokarmowego. Bo o tym mówi werset trzeci, proszę go sobie jeszcze raz przypomnieć. No wszystko jest przeznaczone dla was na pokarm. To jest to. Proszę zauważyć, że w tym wersecie to jest jeden z wielkich paradoksów. Człowiek wreszcie co mógł zrobić? Jeść zwierzęta? Tak, czyli zacząć wreszcie otwierać restaurację. Ponieważ paradoksalnie, proszę zobaczyć, Bóg rozszerza menu człowieka. Odnośmy się teraz do rozdziału pierwszego, gdzie pamiętamy tam wersety 29-31. Człowiek ma spożywać wyłącznie rośliny, tak samo jak wszystkie zwierzęta. Tu zresztą te rośliny też są przypomniane, że też są pokarmem. Więc... Tak, oczywiste. Natomiast mamy również fakt, że człowiek może spożywać zwierzęta. I pytamy, jaka jest teologiczna nośność tego, że Bóg rozszerza to menu człowieka, czyli możliwość żywienia. Czy to jest nagroda za potop? Oczywiście nie ma po co Pan Bóg nas nagradzać. To, że Noe był prawym człowiekiem, że postępował dobrze, to absolutnie nie wystarczy, ponieważ Bóg daje możliwość jedzenia nie tylko Noemu, ale każdemu człowiekowi. Wiedząc o tym, że ludzie będą źli na świecie, bo są skłonni do zła. Więc każdy człowiek otrzymuje możliwość spożywania zwierząt. I teraz pytamy, dlaczego się to pojawia? Bo to jest bardzo zagadkowe tutaj. Znów myślę, że podstawą tego jest stwierdzenie autora biblijnego, ale mówię w imieniu Pana Boga, że człowiek będąc skłonny do złego, tak czy tak, będzie zadawał już ból. A co oznacza zadawanie bólu? Zadawanie bólu to jest kwestia jedzenia, bo pierwszym etapem możliwości jedzenia zwierząt... Jest konieczność zabicia tego zwierzęcia. Zabicia, oczywiście, a to nie będzie zabicie humanitarne. W tym momencie, czy w tych czasach nie znano humanitarnego zabijania. Więc na pewno będzie ono się łączyło z bólem. My pamiętamy, że w rozdziale pierwszym ten ból ze stworzenia Bożego był wyłączony i dlatego wszyscy mieli się żywić tylko roślinami, bo rośliny nie należą do świata... Do świata żywego. Żywego, właśnie. Dlatego wtedy ludzie się żywili po to, żeby bólu nie zadawać sobie. Teraz człowiek już jest naznaczony grzechem, a więc ból zadawać będzie. Czy sobie, czy zwierzętom. I dlatego, żeby nie mnożyć kolejnych grzechów, Bóg cofa granice, tak bym to powiedział, i swoją wolą uznaje, że to, co jest z definicji złe, bo oczywiście, zadawanie bólu jest złe, ale Bóg wie, że człowiek znaczony grzechem będzie to czynił. Więc co robi Bóg? Usuwa swój zakaz, żeby człowiek nie grzeszył jedząc, bo jeść musi. Dobrze, to ja teraz muszę się uczepić pewnej rzeczy. Tak. Mówił ksiądz dzisiaj, że Bóg nie zmienia decyzji. Ach, mój ty Boże, dlaczego mi pan to przypomniał teraz? Oczywiste, że nie zmienia decyzji, tylko że to jest uwarunkowane nowymi warunkami, tak bym to powiedział. Tamta decyzja nie była decyzją na wieki. Ona była decyzją, tak bym to powiedział, decyzją dla człowieka, który żył jako wielki przyjaciel Boga, czyli bez grzechu. I w tym momencie, żeby nie zadawać bólu, żeby nie przekraczać tego, co jest dobre w przyrodzie, człowiek miał
taką określoną, powiedzmy, kartę dań, która dotyczyła roślin. Był wegetarianinem. Oczywiście my powiedzieliśmy sobie, że to jest tylko literacki obraz. Ludzie nigdy nie byli wegetarianami. Tutaj tylko po prostu Bóg to uznaje. To nie jest zmiana decyzji. To jest, bym powiedział, pewne poszerzenie pola funkcjonowania człowieka dane przez Boga. Ja bym to nazwał, jeżeli już Pan chce mówić o decyzji, to ja bym powiedział, to jest poszerzenie decyzji. Ale po to właśnie, żeby człowiek permanentnie nie grzeszył przeciwko Bogu, musząc jeść. Musząc jeść, bo człowiek musząc jeść zadaje wtedy ból. I gdyby Bóg tego nie cofnął, tego zakazu, znaczy no, to w sumie nie był zakaz. Gdyby nie rozszerzył tych możliwości człowieka, no to człowiek permanentnie grzeszyłby. A więc żywiąc się, czy musząc istnieć, człowiek permanentnie wobec Pana Boga byłby winien. Dlatego Bóg wolał to, te granice przesunąć, żeby człowiekowi dać możliwość jedzenia, chociaż i tak mówię, wyraźnie autor mówi, że owo jedzenie zwierząt, ta możliwość spożywania zwierząt poprzez zadawanie bólu, to nie jest dobra sprawa. To nie jest, ale Bóg już się z tym godzi, ponieważ wie, że człowiek jest znaczony właśnie tymże swoim złem. Co mamy dzisiaj za dziwną audycję? Najpierw Noe zaprasza Boga na barbecue, teraz mamy Boga, który tutaj otwiera pierwsze restauracje, rozdaje wie tutaj menu. Wie pan, co mi teraz przyszło na myśl? No w końcu, jeżeli, proszę zobaczyć, złożył w ofierze, to jest tak delikatnie powiedziane, a żeby złożył w ofierze, co musiał zrobić? Musiał zabić też. To jest to właśnie. To zresztą bardzo mocno będzie widać przy Abrahamie i przy ofierze Izaaka, tak? Tak, oczywiście, że to będzie, tak, no, zabicie najprawdopodobniej przez podrżnięcie gardła. Ja nie jestem tutaj żadnym ekspertem, jak to się mówi po staremu, rzeźnikiem, więc nie wiem, czy to zwierzęta boli, czy nie, takie podrżnięcie gardła. Prawdopodobnie chyba nie jest to duży ból, to jest tylko pewne wylanie krwi, ale w jakiś sposób sądzę, że tamto zwierzę cierpi. W jakiś sposób cierpi. Więc Bóg również, no gdzieś tam to autor to pominął zupełnie milczeniem, tutaj proszę zauważyć, ale sądzę, że jakieś tam to cierpienie te zwierzęta już też miały ku chwale Bożej, nie? Ku chwale Boga. Zresztą proszę zobaczyć, Jezus permanentnie o czym mówi ku chwale Boga? O swoim cierpieniu. To jest to właśnie, więc myślę, że tak tytułem pewnego paralelizmu myśli, jakieś tam cierpienie jest. Natomiast tu już chodzi o to, że oni się mają żywić, a więc nie tyle dla chwały Bożej, tylko dla własnej egzystencji. I wtedy ten ból ewidentnie wychodzi o wiele mocniej. Nie? Ja tak sobie myślę, że przecież teraz też mamy dość dużą dyskusję, może trochę teraz ucichło, ale przecież była dyskusja o uboju rytualnym, prawda? O, no tak, oczywiście. Która się przytoczyła też przez polski parlament. Ja wiem, że księdza już ciągnie do wersetu czwartego, mnie bardzo też, werset, który brzmi: nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia, on już brzmi zagadkowo. Czwarty, piąty, szósty to ale będzie jak, razem. Jak tak patrzę na czas, to my nie zdążymy już dzisiaj tego wersetu nie zrobić. Na pewno nie, ponieważ jest to tak ważny zakaz, ponieważ co tu dużo mówić, proszę państwa, jest to jeden z punktów zapalnych na przykład w jakichkolwiek dyskusjach pomiędzy nami, na przykład a Świadkami Jehowy, którzy ten zakaz bardzo, bardzo mocno, powiem, go honorują. My oczywiście nie uznajemy tego za zakaz absolutny i nie możemy się z tym zgodzić, dlatego bym musiał to państwu wyjaśnić nieco tak, dokładniej. Ja myślę, że to rzeczywiście bardzo, tak, bardzo, bardzo szeroko trzeba o tym powiedzieć, bo to jest dość istotne i też pewnie wyposażymy się w jakieś argumenty. Spróbuję je przygotować. Spróbuję je przygotować. Bo to jest istotne, tak. Rzeczywiście tutaj weźmy pod uwagę chociażby przetaczanie krwi, państwa, prawda? Tak, więc właśnie, szczęśliwie powiem, że są w Biblii argumenty czy teksty, które w naszym przekonaniu egzegetycznym pozwalają ten zakaz uczynić zakazem względnym, nie bezwzględnym. Że jest to zakaz, który do czasów Jezusa rzeczywiście funkcjonował przy religijności Starego Testamentu, natomiast nie w Nowym Testamencie. To ja powiem tak, zadaniem domowym nie będzie rozmowa ze Świadkami Jehowy na temat krwi. A to nie, bo to szkoda czasu. Ale jakieś inne zadanie domowe będzie? Proszę państwa, nie, myślę, że dzisiaj chyba damy naszym słuchaczom trochę urlopu, bo tak miałem właśnie taką chęć, by może spróbowali poszukać tych tekstów, ale jednak chyba będzie to troszkę trudne. Ja bym może powiedział, jeden jest w Ewangelii Świętego Marka, z drugim mamy do czynienia w Dziejach Apostolskich. Teksty generalizujące to i dające nam, proszę państwa, tę radość, cudowną radość spożywania kaszanki i czerniny,
Amen. To w takim razie za tydzień pewnie skupimy się na tych trzech wersetach, ale też nadziejach na Ewangelii. Zobaczymy, jaka to będzie opowieść. Tak. Ja nie lubię czerniny, ale kaszankę zjem. O jest, co za szkoda. Moja mama uwielbia czerniny z jakimiś tam wiśniami, gruszkami i no tak dalej tylko w ogóle. Więc... Rarytas. Fajno. Czarna polewka. Czarną polewkę będziemy w takim razie za tydzień podawać w naszej restauracji, a za dzisiejsze już spotkanie dziękuję Państwu. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.